Pasterz
Proszę Państwa, ja w tym miejscu chciałam zaprosić tutaj do mnie koleżankę, która była moim kołem ratunkowym. Państwo wiecie, że przewodnicząca z mężem wyjechali do sanatorium i ja raptem zostałam bez akordeonisty. A mieliśmy bardzo ważny koncert niepodległościowy, czy koncert patriotyczny w liceum numer 1. I wobec tego poprosiłam, Jagoda, chodź tutaj do mnie, poprosiłam koleżankę, z którą znałyśmy się w okresie szkoły średniej. Także wtedy miałyśmy kontakt muzyczny ze sobą. Nauczyciel, który nas uczył wychowania muzycznego, zaangażował, a prowadził stronę muzyczną w Teatrzyku Lalek, zaangażował nas do po prostu podkładu muzycznego. I ja któregoś dnia tutaj spotkałam Jagodę i właściwie stwierdziłam, że ona mi spadła z nieba. Tak, spadła z nieba. Co prawda powinna powiedzieć, jak ją maglowałam i mobilizowałam do ćwiczeń, do pracy, no ale efekt był świetny, no byłam bardzo zadowolona i tutaj właśnie chciałam jej podziękować. Dziękuję bardzo, dziękuję. To wszystko, dziękuję bardzo. Ale bardzo mi miło widzieć tutaj wszystkich Państwa i powiem szczerze, że serce rośnie, jak patrzę, ilu studentów przyszło z Jarosławskiej Akademii, ilu studentów przyszło na Wigilię. Mogę się tu pochwalić przed gośćmi, że frekwencję mamy dzisiaj dokładnie 82%, bo to obliczyłem, czyli jest się czym pochwalić. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich, witam oczywiście naszych szanownych gości. Naszą dzisiejszą uroczystą Wigilię zaszczycili prezesi naszych zaprzyjaźnionych akademii, pani Danusia Krzywosz z Uniwersytetu i pan Czesław Wojniusz z Akademii Kultury. Witam oczywiście także naszą zaprzyjaźnioną prasę, osoba tutaj kolegi Wacława Brudek z Olsztyn24.com i Krzysztofa Szydłowskiego z Olsztyńskiego Kuriera. Jest nam bardzo miło. Szanowni Państwo, minął kolejny rok i zbliża się Boże Narodzenie. Pięknie ustrojone choinki, wesołe dźwięki kolęd, radość przystrajająca ludzkie serca, niech oznajmią nam, że nadszedł czas odpoczynku i świętowania. Życzę Wam wszystkim, abyście jak najdłużej doświadczali magii świąt. Niech święta będą pełne wzruszeń, ale przede wszystkim pełne miłości. Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem. Możemy latać wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka. Tak ktoś mądry napisał. Niech ten nowy rok przyniesie nam wszystkiego, czego zapragniecie i wszystko, co w życiu najpiękniejsze. Niech się spełnią Wasze marzenia, niech będzie on pełen optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. Te życzenia składam w imieniu zarządu, w imieniu pani prezes Ligi Lejszo i także w imieniu własnym. Rozumiem, że nasi szanowni goście też powiedzą dwa słowa. Witam Państwa serdecznie. Ja w imieniu zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w imieniu słuchaczy wszystkich składam Państwu najserdeczniejsze życzenia do okazji świąt, a w tym nowym roku życzę Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, wytrwałości, no i żebyście w tym Uniwersytecie byli długo, długo i realizowali swoje marzenia i cele, które sobie naznaczycie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Ja właściwie czuję się trochę niezupełnie jak gość, tylko dlatego, że w
w jakimś stopniu ponoszę winę w cudzysłowie za to, że jesteście tutaj w Jarockiej Akademii Trzeciego Wieku. Z prawdziwą przyjemnością życzę Państwu zdrowych, miłych, pogodnych świąt w gronie rodziny, przyjaciół. A w nowym roku wszystkiego najlepszego. Również zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy, no i dalszego rozwoju. Dziękuję. Podam głos naszej wiceprezes Gosi Żelazek, która też chciała Państwu kilka słów powiedzieć. Proszę Państwa, będę czytała skarbki wojny, się orientuję, to wielcy tego świata też czasami czytają skarbki. Naszej społeczności akademickiej życzę, niech umacnia się poprzez zawieranie nowych przyjaźni i pielęgnowanie tych, które już są. Zachęcam wszystkich do czynnego udziału w zajęciach naszej Akademii, w imprezach integracyjnych. Zachęcam szczególnie osoby nowo przyjęte i bardzo z tego miejsca chciałam ich gorąco przywitać, bo są po raz pierwszy na takim naszym ogólnym spotkaniu oficjalnym. W nowym roku życzymy sobie razem wszyscy więcej tych imprez, a muszę powiedzieć, że będzie ich więcej, będą bardziej ciekawe, o co zarząd silnie się stara. Życzę sobie i nam wszystkim, żeby chciało się chcieć, gdyż starym nie czynią siwe włosy, starym nie czyni liczba lat. Starym jest ten, kto traci samego siebie i niczym się więcej nie interesuje. Wesołych świąt tradycyjnych i szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. A teraz chciałbym poprosić tu kolegę Stefana wraz z małżonką. Jak może nie wszyscy wiedzą, oni są jeszcze czynnymi rolnikami. I chciałem powiedzieć, że dadzą wam trawkę, a Stefan mówi, nie, to zaczną palić. Więc to jest, proszę Państwa, sianko. Ekologiczne sianko z gospodarstwa Stefana. On każdemu taki prezencik da. Proszę Stefan. Thank you.
pięknego.